Pokój dobry, tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Dzisiejszy odcinek będzie trochę nietypowy. Pragnę podzielić się z Wami swoją wiedzą o zakupach z Chin. Nieraz można wyrwać coś taniej niż w naszym kraju, a do tego nie musimy znać obcego języka ani nigdzie się wybierać. Można kupować tu i teraz online. Ja korzystam z platformy dla prywatnych osób, gdzie w przypadku niezgodności towaru z opisem mogę założyć spór i otrzymać zwrot pieniędzy lub część kwoty, jeśli towar mi pasuje, a tylko częściowo jest wybrakowany. Oto słynna historia z radiem na KF i brakiem baterii w środku. Link do historii u góry w prawym rogu ekranu. Po ustaleniu języka i waluty zakup wygląda z reguły tak jak na Allegro. Szukamy okazji niedostępnej na starym kontynencie, na przykład w obłędnych ofertach. Nieraz tutaj pojawią nam się jakieś ciekawsze rzeczy. No i po prostu sprawdzamy sobie opcję dostawy. W tym przypadku mamy za darmo z możliwością śledzenia. Sprawdzamy opis produktu, czy nam pasuje. I po prostu kupujemy. Możemy to zapłacić używając naszych kod bankowych albo po prostu blikiem. I prosto, podajemy kod, kupione. Za kilka dni będzie u nas. Z racji, iż niestety utraciliśmy własne zdolności produkcji sprzętu do łączności, nie chronimy swojego rynku cłem. To też cło na urządzenia radiowe wynosi 0%, a kupując towar do kwoty 150 euro, po prostu towar przyjdzie do nas. Oczywiście zakładając, że towar jest dopuszczony na rynek Unii Europejskiej. No dobra, a teraz grubsze kalibry, czyli droższe radia przekraczające 150 euro. Tutaj śledząc swoją przesyłkę zobaczycie, iż paczka będzie troszkę dłużej w urzędzie celnym niż dla naszej drobnicy. Spodziewajcie się maila od Poczty Polskiej z prośbą o dane do zgłoszenia celnego. W odpowiedzi wysyłamy screen z portalu potwierdzającego rodzaj i wartość towaru, potwierdzenie płatności oraz wypełnione zgłoszenie celne, które dostaliśmy w załączniku tego maila. I jeśli jeszcze tego nie robiliśmy, musimy udać się do pobliskiej placówki Poczty Polskiej i za okazaniem dowodu osobistego udzielić Poczcie Polskiej pełnomocnictwa do odprawy swoich przesyłek. O, to będzie taki druczek. I radio, jeśli jest z nim wszystko ok, przyjdzie do nas. Do opłacenia pozostanie nam jedynie 23% podatek, ale nie martwcie się, bo AliExpress wcześniej obniży cenę radia o tą kwotę, którą zapłacicie w kraju odbierając przesyłkę. I tak jak to mówiłem w poprzednim odcinku o PMR171, jest to dobra wiadomość, bo chociaż część pieniędzy zostanie u nas w kraju. Ja miałem trochę przygód, bo sprzedający nie dopilnował o stosowne oznaczenie produktu wymagane przez prawo europejskie. No to poradziłem się mądrzejszych ode mnie na Discordzie krótkofalarskim. Link zresztą dostępny w opisie mojego kanału, gorąco zapraszam. I z dostępnych dwóch opcji, czy niszczymy radio na mój koszt, czy odsyłamy do nadawcy, a AliExpress zwraca mi pieniądze, wybrałem opcję trzecią, ukrytą. Czyli załączyłem swoje świadectwo radiooperatora i uprawnienia radiowe i poprosiłem o ponowne rozpatrzenie z uwagi na nowe okoliczności. Teraz myślę, że świadectwo radiooperatora i powołanie się na pierwszy załącznik dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 roku mogłem zrobić troszeczkę wcześniej, już na etapie zgłoszenia celnego. No ale kto wiedział, że sprzedający nie ogarnie tematu? Dlatego to już kolejny powód na zapisanie się na egzamin UKE i oprócz świetnej frajdy na pasmach dochodzi nam frajda z obsługi urządzeń niedostępnych dla zwykłych śmiertelników. Ja życzę oszczędności i braku przygód z przesyłką z odległego kontynentu. Warto wiedzieć, że ceny na AliExpressie nieraz szaleją. Na przykład teraz jest promocja świąteczna i wszystko jakoś tak drożej niż miesiąc temu. Nieraz dobrze jest przeczekać lub korzystać z kuponów, które obniżą nam cenę. Udanych łowów i cierpliwości w oczekiwaniu na przesyłkę. No i oczywiście pozdrowienia dla wszystkich radioamatorów.